Hania, no opowiedz troszeczkę, co tam w szkole ostatnio u ciebie było ciekawego? Tata, no wiesz, ostatnio były same kłopoty. Co tu dużo mówić? Jedna dziewczyna się na mnie wyżywała, ciągle robiła mi jakieś psoty. Była ta nauczycielka straszna, co uciekła z więzienia. Ach, wszystko po prostu przeciwko mnie. Strasznie męczące i stresujące. Ale kochanie, już te wszystkie czasy są za nami. Teraz będzie tylko lepiej, założę się. A, tato, dzięki. Naprawdę mam nadzieję, że nadejdą spokojniejsze czasy. Zresztą zostały już tylko 2 tygodnie do końca lekcji, a potem zacznie się nowa szkoła, także chcę się rozkoszować tymi 2 tygodniami. O, rety, co tu robi cała ta policja? Co się dzieje przed naszą szkołą? O nie, mam nadzieję, że tu nie wróży żadnych znowu kłopotów. Nauczycielka wróciła? Co się dzieje? Dave, Pia, co się dzieje? Ej, hej, Hania, też nie wiemy, nie mamy pojęcia, ale widzieliśmy, że dyrektor cały czas gada z policją. Właśnie, dyrektor cały czas jest wypytywany. Nie wiem o co, ciężko było podsłuchać, ale. Ale drogi oficerze, ja nie rozumiem, dlaczego wyczyścić moje biuro? Po co to wszystko? Nie rozumiem. Czy mogę dostać wyjaśnienia? Przepraszam, halo? O, przeczuwam najgorsze. Czy to ma coś wspólnego z Sonią? Albo może z tą wredną nauczycielką od matmy? O nie! No co ty, Hania, myślisz? Przecież Sonia została wyrzucona z naszej szkoły, a nauczycielka jest w więzieniu. Chyba z nimi nie może mieć to nic wspólnego. Hej, dzieci z biurka, bardzo was proszę, kierujcie się w stronę klasy, na górę. No nieźle, ciekawa jestem, co się teraz wydarzy. Naprawdę, nie mogę się doczekać, aż się okaże. Ach. O nie, co tutaj się stało? Widzicie to? A? Czy ja śnię? O nie! O, co, Haniu? Masz na myśli moje włosy? Tak, miałam właśnie iść do fryzjera, ale. A nie, masz na myśli to. Tak, no, cela. Zamontowała nam ją policja, gdyż jako, że. Muszę wam wszystko powiedzieć, ale panie dyrektorze, co ma. Musi nam pan powiedzieć? Co tu się dzieje? No tak, właśnie, wszystko zaraz wam wyjaśnię na forum klasy. Proszę, usiądźcie, były małe problemy ostatnio. O nie, o co chodzi? Przecież nasza szkoła nie jest więzieniem, a więzienie i szkoła to dwie różne rzeczy. Czy to zostało połączone? Nie rozumiem. Uja, czemu tu jest tyle policji? Nic nie rozumiem i wygląda to jak więzienie. A co to za obstawa? Okej, dzieciaki, bardzo was proszę o spokój. Muszę wam coś wyjaśnić. Nasza ostatnia nauczycielka, pani Anna Liczydło, oszukała mnie. Nie była właściwie nauczycielką od matematyki. Opuściła mnie, była przestępcą, a jedyna nauczycielka od matematyki była zamknięta w więzieniu i musieliśmy je tutaj zorganizować, by móc was uczyć. Ale nie martwcie się, jest obstawa policyjna. I nie musicie się o nic martwić. Cały czas stoją na straży. Słucham? Policja? Obstawa policyjna na lekcji matematyki? Panie dyrektorze, ale zostały tylko 2 tygodnie. Musimy mieć lekcję matmy z tą kobietą? O, bardzo mi przykro, Haniu. Tak, to było nasze jedyne rozwiązanie. Zresztą nie ma tutaj żadnego zagrożenia. Jest cela, nie będzie mogła was w ogóle dosięgnąć. A, jestem ja! Haha! Powrót mój będzie naprawdę piękny. Jestem nauczycielką najlepsza w tym mieście. Powinniście wszyscy już to wiedzieć. Tęskniliście? O nie, to ona! To nie może być prawda. Kto się w ogóle na to zgodził? Kto to wymyślił? Co? Tego jeszcze świat nie widział. Przecież jak? Więzienie w szkole? No i co, panie doktorze? Mówiłam, że jeszcze wrócę tutaj i będę nauczycielką w naszej pięknej szkole. Ha, ha! Nie wierzyłeś mi? No tak, sam nie wiem, jak to się stało. Co to była za decyzja miasta? Ja zupełnie nie rozumiem. Ach, to szaleństwo. Panie dyrektorze, przecież tak nie może być! Przecież do czegoś takiego nie można dopuścić! My jesteśmy dziećmi! Ha! To jest oczywiście ta Hania Wróblewska, o której wszystkim mówiłam! Najgorsza uczennica! Widzicie sami, jak się wyrywa! Ha! Tylko by przeszkadzała! Jeszcze dobrze, lekcja się nie zaczęła! Czuję się, jakbym się cofnął w czasie. Bardzo mi przykro, Haniu. Naprawdę, to tylko na 2 tygodnie. Mam nadzieję, że dacie radę. No dobrze, dzieciaki! No to w takim razie możemy zaczynać lekcję, mam nadzieję, prawda? No nie, nie możemy zaczynać lekcji! Panie dyrektorze, nie, ja wyrażam sprzeciw! Dziewczyno, bardzo proszę o spokój. Przecież lekcja już się zaczęła. Nie wolno przeszkadzać pani nauczycielce, ha? Och, i cała ta obstawa policyjna, jakby byli bardziej z nią niż z nami. O, dobrze, no to w takim razie chciałabym skorzystać z okazji, skoro jest tutaj cała ta policja. Hania Wróblewska, najgorsza uczennica, najbardziej przeszkadzająca na całym świecie. To ona powinna być za mnie zamknięta. Nie, to nieprawda. O, tok, 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 ja wszystko słyszałem. Już słyszałem te opowieści, jak bardzo przeszkadzasz i nie potrafisz matematyki już w tym wieku. O. No dobrze, wydaje mi się, że już dość tego chaosu. Chyba matematyka powinna była się już zacząć. Nikt się o nic nie musi obawiać, bo jest tutaj obstawa policyjna, jak zauważyliście.
Spokój mi! Chcę w końcu zacząć tą lekcję, och, to jest niemożliwe! Wystarczy mi, że mam tą celę wokół siebie, ale przynajmniej tablica jest w środku. Och, zaczynamy w końcu, czy nie? A ty, krnam na dziewuchu, gdzie się znowu wybierasz? Ja idę do pana dyrektora, przecież to się nie dzieje naprawdę. Hej, psst, Dave, idziesz ze mną do pana dyrektora? Hania, ale przecież jest policja wokół, nic tam nie będzie. Chyba jesteśmy bezpieczni, co? No już bezpieczniej być nie może niż z policją. Daj spokój, Hania, będzie okej. Okay. No jak, dlaczego? I Dave jest przeciwko mnie. O, sama muszę to załatwić. Panie dyrektorze, panie kim pan jest? Dyrektor, tak, był tu wcześniej, ale niestety już został oddalony. Teraz jest tu centrala policyjna, zarząd więzienia szkolnego, tak. Centrala więzienia szkolnego? No co pan mówi? Tak. No, ale przecież coś takiego to nie może się dziać. Oj, oczywiście, że może się dziać. To był pomysł zresztą miasta i wszystko zostało zaakceptowane, więc wszystko jest zgodnie z prawem. Proszę o spokój, bo zostaniesz zamknięta w celi. W celi? No ale jak w celi? Tak, jest ich więcej. Och, kto to w ogóle wymyślił? Miasto? Skąd taki pomysł? Nie mogę w to uwierzyć. I jeszcze więcej celi? Pan chyba nie mówi poważnie. Właśnie mówię. O nie, to jest jakiś koszmar. O nie, jest tu Sonia i jeszcze ta druga nauczycielka od matmy. O, Hanieczka! A, co? O, tak, Haniu, jesteśmy tutaj przez ciebie. Właśnie, wrobiłaś mnie. Powiedziałaś, że byłam współsprawczynią tamtego wydarzenia i teraz zostałam tu zamknięta, za kratkami, przez ciebie. Czy my stąd kiedykolwiek wyjdziemy? To ty powinnaś tu za nas być. Wydaje mi się, że nigdy stąd nie wyjdziemy. No, chyba, że wyłamiemy te kraty jakoś, wymkniemy się. Może znajdziemy jakiś łom czy coś. Och, tutaj jesteś, młoda damo. Hanna Wróblewska, oczywiście, uciekanie z lekcji, tak? Wagarowanie? Nie, zupełnie nie szłam do pana dyrektora, a po drodze znalazłam te cele i... nie wiem, co to w ogóle jest? Ach, no zaraz przekonasz się z pierwszej ręki. Ci, którzy wagarują, właśnie do takiej celi trafiają. Proszę bardzo, do środka. Aha, no i pięknie, Hania Wróblewska razem w wyborowym towarzystwie. Już się z tobą policzymy. A, w końcu dostanie to, na co zasłużyła. Tylko z czym my się z nią rozprawimy? Tutaj w środku nie ma nic, a coś musimy wymyśleć. Naprawdę? Nie chcę do więzienia. Nie chcę! Nie do więzienia. Och, całe szczęście to był tylko straszny sen. Ojej. Oj, Hania, co się dzieje? Tutaj jest jakiś włamywacz, co jest? Pomogę ci. Och, Julian, miałam najgorszy koszmar w życiu. To było straszne. Wydaje mi się, że nigdy w życiu nie byłam tak szczęśliwa, że cię widzę, Julian. Okej, Hania, wszystko jasne, jesteś chora. Że co? Cieszę się, że mnie widzi? Tego by jeszcze świat nie widział. Wiesz co? Chyba masz gorączkę. Och, ale się cieszę, to był najgorszy koszmar, jaki ktokolwiek mógłby mieć. Ach, więzienie u nas w szkole podstawowej i jeszcze pan dyrektor oddalony ze swojego stanowiska i jeszcze do tego stara nauczycielka od matmy ucząca nas z celi. Och, całe szczęście to był tylko zły sen.